Gwarantuję Państwu, że dziś na tym lodowisku, na stadionie zimowym w Tychach będzie zdecydowanie więcej emocji niż podczas meczu na San Siro Inter kontra Milan. Pani marszałek aktywnie uczestniczy w życiu hokejowym i to w życiu hokejowym najmłodszych. Proszę mi wybaczyć, ale prosiłbym, żeby pani rozsunęła kurtkę i proszę zobaczyć, co tutaj jest. Wyjątkowo rozsunę, tak. Uczestniczyłam ostatnio, jako widz oczywiście, w tym turnieju dla najmłodszych Czerkawski Cup, który organizował nasz wybitny hokeista Mariusz Czerkawski. I on wpisuje się w to grono ludzi sportu, którzy już zakończyli swoją karierę, którzy wspierają sport najmłodszych, bo wiemy wszyscy, że sukcesy sportowe, które uwielbiamy oglądać, to nie biorą się znikąd. To trzeba od najmłodszych lat ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Kapitanowie drużyn TVN24, Arleta Zalewska, Bogdan Kalus, reprezentacja artystów polskich oczywiście hokejowa. Ja się cieszę, że kibice wypełniają trybuny, jest nas coraz więcej, bo to jest moja taktyka na dzisiaj. To, żeby było tu dzisiaj jak najwięcej ludzi, żebyśmy mogli zebrać jak najwięcej pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Reprezentacja artystów polskich jest po to, żeby zbierać pieniądze na różne szczytne cele i to jest jakby nasz główny cel, a wynik jest absolutnie sprawą drugorzędną. Inter Milan, Real Barcelona, to nic z tym, co się wydarzy tu. Za kilkanaście minut. Proszę pozostać z nami. Witamy ponownie, Jacek Maczuk i Michał Jopczyk. Witamy widzów, którzy nas oglądają w telewizji, tych wszystkich, którzy nas gdzieś słuchają w internecie. Moi drodzy, Taktus Arbor Hockey z gwiazdami 2023 możemy już rozpocząć. Jeżeli chodzi o sportowe wyniki, już mamy, mieliśmy na lodzie, a dzisiaj na ławce rezerwowych, bo Aaron Chmielewski jest również z nami. Na lodzie widzimy oficjalną maskotkę GKS-u, Tychy, Wilczka. Bogdan Kalus. Wielki powrót na miejsce kapitana. No właśnie i wielka odpowiedzialność, ponieważ Bogdan Kalus w ostatnich meczach nie brał udziału. Tomasz Olbratowski już na lodzie. Bartek Demczuk z Kabaretu Młodych Panów spotkałem go akurat idąc tu na stanowisko komentatorskie, pytając, a dlaczego ty dalej stoisz nieprzebrany w sprzęt? Stwierdził, mam jeszcze czas, jak widać zdążył. I teraz jedna z najdrobniejszych, Ewelina tak Lisowska. Słyszeli chyba Państwo w naszych mikrofonach, teraz głos Irka Wielenika, który zapowiedział Mariusza Czerkawskiego. Smoking na Mariuszu Czerkawskim wygląda chyba najlepiej. No. Uśmiech, gracja, z jaką pojawia się na lodzie, no to jest naprawdę nie do podróży. Jedną z tradycji właśnie mecz między TVN24 a hokejową reprezentacją artystów polskim jest przywitanie się przed meczem, nie po meczu, jak zwykle przy hokejowych wydarzeniach to powinno wyglądać, ale jak kiedyś zadałem pytanie, dlaczego tak robimy, to usłyszałem, ponieważ chcemy zobaczyć, czy się boją. Jeszcze nie gra, ale może jako artysta wśród braci mniejszych również kiedyś pojawi się na lodzie. Pierwszy krążek już rzucony. No i rozpoczął się mecz. O, Janek Kliment mógł występować w takiej. Dzisiaj Janka z nami nie ma, ale pamiętamy, jak tutaj również tańczył na tym lodzie. Im jednak 3-0. Mariusz Czerkawski bardzo blisko. Aj, nie zdążył. Tak już. Wojciechowski, Kaczmarzyk, Lisowska, Tomanek, Dyk. To jest Mariusz Czerkawski, pokaz umiejętności technicznych i mamy bramkę. Pierwsza bramka dla reprezentacji w 2023 roku. 326 bramka reprezentacji artystów. I myślę, że tych bramek najwięcej strzelił Mariusz. No myślę, że tak. Myślę, że tak. Może używać oczywiście tej nazwy, ponieważ... I mamy bramkę kontaktową. Numer 57, Krzysztof Bartnicki. Ale jak... piękny strzał, wolne pole. Bronisław Smoleń, właśnie człowiek, który wspiera również reprezentację. Witamy ponownie. To, co Państwo widzą teraz na lodzie, to ćwiczenia wojskowe. Generał Roman Polko postanowił sprawdzić, jak spisują się, jeżeli chodzi o
żołnierzy, zawodnicy i reprezentacji artystów i reprezentacji TVN-u, chociaż widzę, że no to jest rzeczywiście utrapienie dla rolbistów. No ale widowiskowe. O, czy to było spojenie? Tak, to tak, było spojenie. Jest, tak jest. Ciekawe, czy któryś z fotografów... O, jest, mamy w zwolnionym tempie wobec niepokazywane. No właśnie, będą musieli wyciąć sobie z tej relacji. Lodowiska. Ale szczerze współczuję mu przerwy w szatni po tym spojeniu. Koledzy nie zostawią po nim suchej nitki. No i mamy bramkę na 2-1 dla drużyny TVN-24. Michał, ale powiedz mi, czy ta bramka została prawidłowo zdobyta, bo zawodnik złapał ręką, znaczy nie złapał, bo nie może złapać, ale odbił ją sobie ręką, odbił ją sobie pod swój kij. Odbić może, otwartą ręką. Tak, ale nie musi wtedy podawać. Wtedy nie musi, wtedy to, może strzelić. To znaczy, mając kolegę reprezentacyjnego w bramce... O, jest teraz bramka. Jest zmiana wyniku i kolejna bramka. Za chwilę Państwu powiemy i ustalimy, czy te wszystkie bramki są zaliczone, czy to jest tylko teraz właśnie ta bramka zaliczona, ale wracając jeszcze do meczu w Katowicach, to Sklepki piękną bramkę Aron zdobył, ale właśnie zostanie nie uznana, dlatego że tak mocno i bezpośrednio strzał. 1-3, jednak potwierdzają to, a jeżeli chodzi o komentatorów z pozycji lodu, także uznajemy, tak jest, już wspominaliśmy wcześniej, to były mecze z reprezentacją artystów czeskich. I miejmy nadzieję, że tych meczy jeszcze będzie więcej. Próbowałem uzyskać informację, ile tych meczy katowiccy. Sam na sam, Wojtek Wojciechowski. Zapytam jeszcze, dopytam, bo nie mam takiej informacji kolegi, które tutaj w szatni z tym. Piękna akcja 2-0. I jest strzał Pawła Zygmunta. Piękna bramka. Czy zostanie zaliczona? Nie została zaliczona. Bo jeżeli dobrze... Po syrenie. No właśnie, syrenę usłyszałem. Zawodnicy chyba tej syreny nie słyszeli. No i ta bramka nie została zaliczona. Nie ma bramki. Nie ma bramki. A. Bogdan Kalus próbuje wymusić również na miejscu mamy szarpaninę. Jeżeli chodzi o zawodników piłkarskich, już by były kartki. Tu będzie chyba również... doprowadzony kapitan reprezentacji. No nie mogło się to inaczej skończyć. Powinien Bogdan Kalus podziękować Jackowi Hadzińskiemu, że nie jest to kara meczu. Tak, tylko 2 minuty. Proszę Państwa, publiczność zgromadzona tutaj na lodowisku w Tychach przeciera oczy ze zdumienia, a oto bowiem faworyt po pierwszej tercji hokejowa reprezentacja artystów polskich przegrywa z TVN24. Ja na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo wynik jest jaki jest i ja jestem zadowolony i teraz po pierwszej tercji ja się uśmiecham i fajnie byłoby po drugiej tercji też być zadowolonym, ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, na ludzi, tutaj, którzy tutaj są, bo ci ludzie, oni grają z Orkiestrą Świątecznej Pomocy, oni przyszli tutaj i są uśmiechnięci i pełne trybuny, bo chcą grać z orkiestrą i chcą się bawić razem z nami i myślę, że ta zabawa im się podoba, to co robił Mariusz, kiedy strzelił otwierającą bramkę. Ta bramka to tylko wisienka na torcie, ale przedtem oglądaliśmy cały ten tort, tak, to przejście. No to cały Mariusz, tak, cały zabawa. Mariusz. I ludzie tego właśnie chcą i myślę, że świetnie się bawią. To była piękna akcja. Wiemy dlaczego tutaj jesteśmy, wiemy dlaczego tutaj gramy, ja się cieszę, że kibice dalej przychodzą, wspierają, pamiętają. Ja mam tu gęsią skórę zawsze, jak wjeżdżam na lód, bo przecież to jest moje lodowisko. Także po raz, jakby nie powiem po raz pierwszy, ale właśnie taki jedyny raz, kiedy przyjeżdżam grać i naprawdę to nie jest ważne, po której stronie jestem, czy zwycięskiej, czy nie, bo zawsze jestem po tej zwycięskiej. Te mecze się odbywają. No właśnie osoby z Małej Orkiestry Świątecznej Pomocy są też obecne na meczu. Bardzo zdziwiony, gdy powiedziałem Wojtek, troszeczkę niżej, a wpadnie bramka, a nie można strzelać cały czas po poprzeczce. Coraz częściej na lodowisku nam się pojawia Mariusz Czerkawski, trochę mu ten krążek uciekł, ale mamy jest. Bramkę. Wyciągnął go jednak i druga bramka Mariusza Czerkawskiego, a zarazem druga bramka
ósmej reprezentacji hokejowej Artystów Polskich. Jak powiedział, że doprowadzi do remisu? Cieszynka reprezentacji hokejowej Artystów. Przepisami meczów artystycznych się... I... O, i mamy... Hat-trick Mariusza Czerkawskiego. Jest właśnie ten wynik wyrównany, ale wracając do tego, mogli Państwo zauważyć, że nie został odgwizdany, spalony. Coś, co na boisku w meczu ligowym nie mogłoby się zdarzyć. I podniesiony bidon. Możecie Państwo teraz zobaczyć coś, co... co stało się bardzo popularne, jeżeli chodzi ostatnio o polski sport, czyli tenis, szczególnie w kobiecym wydaniu, czyli Piotr Popowski. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale do jednej z tradycji hokejowej reprezentacji... O, jest padła, Piotr, to co nie udało się wcześniej, teraz. Która to już bramka? Czwarta? Czwarta, jeżeli chodzi o mecz, wynik, a Piotra? Pierwsza. Pierwsza. Młodym narybkiem, jeżeli chodzi o sport hokejowy. A tutaj pierwszy mecz jako... Jest kolejna bramka. Czy to wpadła bramka? Tak. I to zawodnik z numerem 88. Tak? Jeżeli dobrze zauważyłem, my to oczywiście sprawdzimy i poprawimy, bo takiego zawodnika ja w ogóle nie widzę. 68 jest, tak? Czyli Kuba Wysołowski byłby to. Musimy to jeszcze sprawdzić. Widzimy na powtórce. Tak, 68. 68. Kuba Wysołowski. Kuba Wysołowski się do przodu i mamy kontrę. I czyżby? Nie, nie udało się. Henryk Gród, Aaron Chmielewski i panowie, no nie wiem, co mam wam powiedzieć. Na ławce w trenerskiej uczestnicy Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, mistrzowie Czech i to niejednokrotnie mistrzowie Polski, a wynik? Proszę się odwrócić, zobaczyć tam. My się nie musimy odwracać. Hokej trwa 60 minut, a nie 40. Po pierwszej tercji zmotywowaliśmy swój zespół i po przegranej tercji 3-1 udało nam się wyrównać na 3-3. Na razie przegrywamy 3-5, ale w hokeja gra się 60 minut. To jest piękne, że znajdują się takie drużyny jak hokejowa reprezentacja Artystów, jak TVN24 i wiele innych drużyn, gdzie możemy grać charytatywnie, pomagać tym najbardziej potrzebującym. To jest coś wspaniałego. Ja myślę, że to jest właśnie ta najważniejsza idea tego naszego spotkania. Poza tym, że spotyka się tu wielu, wielu przyjaciół, wiele wspaniałych osobistości, to jest też najpiękniejsze, że wszyscy łączymy się w jednym celu. Pionierki Tychy miało się tutaj na tym przed lodowiskiem i zbierali autografy, które trzeba przyznać, że artyści chętnie również rozdawali. Pani kamerzystka jest. Ale zawodnicy się zmieniają, a on na cały czas jest na lodzie. Tak, więc... tak. Na pewno będzie mogła zaliczyć również ten mecz. A i odwaga duża, bo ten krążek jednak w różnych, że tak powiem, w różne strony wędruje. Teraz dostajemy informację, że to jest zawodniczka atomówek Tychy. Trzeba przyznać, że z kamerą radzi sobie doskonale, bo wykonywały tutaj i prezentowały nam. No, zobacz. 89, kolejna bramka. Ja tylko dokończę moją myśl, co wykonały i pokazały nam pionierki Tychy, a tutaj Grzegorz Pyzel. Grzegorz Pyzel, 89 numer, reprezentacja TVN-u 24, prowadzi już 6-3, czyli kręgle. Panowie kręgle ustawiają się jak kręgle, Arleta Zalewska mocno się napędza, zamiast kuli kask,
i wszyscy zawodnicy, tak? Wszyscy położeni na lodzie. Ciekawe, czy to dzisiaj będzie taki mecz, w którym tylko Mariusz będzie strzelał bramki, czy któryś z zawodników sobie... Przypomnę, kto tam tak pięknie bronił? Ewelina Lisowska, tak? Tak, bardzo. Ofiarnie rzuciła się na lód, ale jednak czy to znowu nie dało się. Grzegorz Pyzel? Tak jest, tak 89. Widzisz, trzeba było nie zamykać sędziów, tylko Grzegorza Pyzela. Wystarczyłoby, tak. 45 prawie minuta, nie, 45 minuta, ale... I mamy kolejną bramkę. To się nie dzieje naprawdę, proszę Państwa. To się nie dzieje naprawdę. 8-3, reprezentacja TVN. Robert Canterite. Jest bramka, wolny róg. No to trzeba to... Trzeba to pociągnąć. O, jest i bramka. 4. Po raz kolejny Mariusz Czerkawski nam się pokazał. Kolejna bramka Mariusza. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że to było pierwsze podanie w tym meczu drużyny artystów polskich. Więc to też była jedna z rzeczy, którą trenerzy mówili w szatni. Jak chcecie strzelać bramki, skoro nie podajecie? Więc podanie... sprawą charytatywną, tak? I każdy tutaj poświęca swój czas po to właśnie, żeby... 5. bramka Mariusza Czerkawskiego. Po to właśnie, żeby pomagać. Mariusz Czerkawski podziękował mu Wojciech Wojciechowski, który dzisiaj no, jest bez bramki. Bez formy bym wręcz powiedział. Brutalnie. To ty powiedziałeś. Tak. To ty powiedziałeś. Ale tobie wolno, ty masz w CV napisane grający trener. Tak jest. Pięknie przesunął bramkarza TVN-u 24 na drugi słupek. Ściągnął go w nadół. Bramkarz zostawił całą górę te bramki. O, negocjacje w przeciągnięciu Mariusza Czerkawskiego do drużyny TVN-u 24. Sam uważałem, że nawet mnie udzieliły się, że tak powiem, emocje i nie dowierzam temu, co się dzieje na lodowisku. 9. bramka dla TVN-u. Poczekajmy. Nie ma, Bulik w tercji. A, no to tak. Mamy powtórkę. Nie, tak, słupek tam słupek, był, tak? Słupek. Proszę bardzo. No nie, no, no przy tym bramka... A jednak! Padło? Tak, a jednak. Jest. Podniósł, udało się podnieść. 6. bramka Mariusza Czerkawskiego. Tak, już na kolanach był Piotr Lipiński i nie dał już rady wstać i zasłonić tego rogu, górnego rogu bramki. I 6. bramka reprezentacji. Tutaj koledzy z reprezentacji artystów, patrząc na to, co robi Mariusz Czerkawski, mówią, krążek tak nie działa. Pamiętam taki wywiad, który, to był chyba mój pierwszy wywiad z Mariuszem Czerkawskim, kiedy opowiadał, jak bardzo podziwiał starszych kolegów w reprezentacji, że trzeba było być naprawdę genialnym zawodnikiem, mieć dobrą technikę, żeby cokolwiek z krążkiem niż przesuwanie go po lodzie zrobić, a my byliśmy świadkami bramki i to właśnie jest pierwsza bramka, którą nie strzelił Mariusz Czerkawski, a zrobił to ten, na którego żeśmy no, trochę dzisiaj narzekali, Wojciech Wojciechowski. Biorąc pod uwagę 6-1 w pojedynku z Mariuszem Czerkawskim po meczu w szatni, tak, tak, świętując, celebrując. A tu jeszcze 7,5 minuty do rozegrania i kolejny... Aj! Słupek chyba kolejny. Słupek z kolei. Takiego wyniku nie spodziewałem się przed meczem. I oto czy... by się przydała powtórka. No i mamy karę. Nie, jednak nie. To była poprzeczka. Od strony zewnętrznej. Nie można mówić o przegranej. To odrobienie tak dużej straty. A, no tak. No tak. I zawsze możemy powiedzieć, że brakło trochę czasu. 5 sekund zostało i zobaczymy. No teraz... Jest! W ostatniej sekundzie równo z syreną
nie ma dwucyfrowego wprawdzie wyniku, ale jest 9 do 7. Brzmi dumnie. Tak jest. Radość z zawodników, jeżeli chodzi o niebieskie koszulki, czyli TVN24. Czy to znowu Piotr Popławski? Nie, wydawało mi się, że to był 45, Seweryn Grygiel, jeżeli dobrze ujrzałem. A za nami mecz, pierwszy mecz, jeżeli chodzi o 2023 rok reprezentacji artystów polskich i TVN-u 24. W uściskach teraz ginie Piotrek Lipiński. Dziękują mu mocno zawodnicy, bo on naprawdę jakby dał dzisiaj radę. Za dwóch zawodników zagrał. No i proszę Państwa, niespodzianka stała się faktem. Tak bardzo ciężko pracowali. Treningi rozpoczynali o 23.30. w czwartki, kończyli o pierwszej w nocy albo wtedy, kiedy pan już gasił światło. I dziś wreszcie wygrali 9-7 z reprezentacją, hokejową reprezentacją artystów polskich. Walka była niesamowita, emocje niesamowite. Przed meczem myślałem, że wynik jest nieważny, ale po bardzo się cieszę, że wygrał lepszy. No nie zgadzam się, że wygrała drużyna lepsza. Może inaczej. Dzisiaj odrobinę lepsza, jak to się mówi, gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Kilka strzałów Mariusz też oddał obok bramki. Mariusz, jako dziennikarz z wieloletnim stażem, powiem Ci tak. Wygrała na pewno drużyna lepsza, bo tak wskazuje wynik. Tak, po tym i w ogóle nie mamy o czym dyskutować. Jeszcze wczoraj byłem pełen obaw, patrząc po naszym składzie, że powinniśmy po prostu przejechać się jak ten walec po Was. Ale no byliście lepsi, co tu dużo mówić. Najważniejsze, 21. edycja Taxus Arbor Hokeja z Gwiazdami udała się. Publiczność wróciła po pandemii na trybuny. To najważniejsze, musimy się zgodzić. Bardzo się cieszę, że ponownie zagraliśmy z Wami. Mam nadzieję, że niebawem zagramy rewanż. No i ciągle czekamy na wynik finansowy, ile trafi jeszcze do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To i to trwa 20 lat. To będzie trwało tak długo, jak będą tak wspaniali ludzie jak Mariusz, którzy organizują to fantastyczne wydarzenie, zapraszają nas i zapraszają też ludzi na trybuny, bo tych ludzi dzisiaj było naprawdę bardzo wielu. No i myślę, że o to, ile to będzie trwało, jeszcze nie musimy się martwić, bo stoją za tym tacy wspaniali ludzie właśnie jak Mariusz. Warto trenować, żeby osiągnąć taki sukces jak dzisiaj, taki wynik. To jest właśnie niesamowita sprawa, bo wielu z nas kilka lat temu uczyło się jeździć na łyżwach. Są to ludzie, którzy 2-3 lata temu w ogóle nie jeździli. Ale praca, mrówcza, determinacja i ten wynik, który dzisiaj osiągnęliśmy, myślę, że pokazuje, że warto i myślę, że wszyscy, którzy to widzieli, być może kolejni spróbują. Bardzo się cieszę, że w tym roku dopisała publiczność. Wiem, że kibice jechali nawet z Wiednia, żeby nas zobaczyć. No i z całej Polski, nie tylko ze Śląska. I myślę, że dostarczyliśmy im naprawdę sportowych emocji, bo wynik, zdradzimy kulisy, wynik nie był ustawiony. Niebawem kolejny mecz z naszym udziałem i mam nadzieję, że no troszeczkę rzucę spoiler. Zapraszamy Was na 10 czerwca na mecz do Sosnowca na otwarcie nowej hali. Mam nadzieję, że podejmiecie rękawice. Zagramy oczywiście na szczytny cel. Postaramy się wygrać. Chcecie znowu przegrać? Dobrze, proszę Państwa, kończymy tę transmisję, bo tu widzę, że panowie muszą dojść do porozumienia. Hokejowa reprezentacja artystów polskich TVN24. Dziś 7 do 9. Robert Walczak, kłaniam się Państwu.